Hejcie, siemanko. Jak wiecie, do kolejnej części minionków jest coraz bliżej. Mówię tutaj oczywiście o minionkach wejście gru. Dlatego przygotowałem dla was drugą część mało znanych faktów o minionkach. Bo kto by nie uwielbiał tych małych, słodziutkich, żółtych stworzonek. Tak więc zostaw tutaj subskrypcję, aby nie przegapić żadnego odcinka o minionkach. I przy okazji, jak strzelisz tutaj łapeczkę w górę, to też będzie fajnie. Studio Illumination opanowało do perfekcji ukrywanie w swoich produkcjach nawiązań do innych filmów, bajek czy kreskówek. Ale czy wiedziałeś, że sam t-shirt Margo nawiązuje do innych produkcji? W trzeciej części Jak ukraść księżyc jej t-shirt zmienia się wielokrotnie, nawiązując m.in. do Loraxa, Wangan Kuna z japońskiego serialu i filmu oraz do Grincha. Kevin, Stewart i Bob są wzorowani na córkach gru, bo jak wiecie, każdy minionek jest w zasadzie żółtym stworkiem w goglach i niebieskich ogrodniczkach. Ale jak zrobić, żeby trzy z nich się naprawdę wyróżniały? Żeby widzowie ich pokochali? Otóż wystarczy je upodobnić do córek gru. W jaki sposób? Otóż już tłumaczę. Zarówno Kevin, jak i Margot są wysocy i szczupli. Oraz oboje są liderami. Stewart i Edith są oboje tego samego rozmiaru. Ale Stewart ma tylko jedno oko. Gdyż Edith ma czapeczkę, zasłaniającą jej pół twarzy. Tak jak pojedynczy okular Stewarta. Bob i Agnes są niscy, uroczy i kapryśni. Do tego minionek Bob, jak wiecie, często chodzi ze swoim misiem. Tak jak Agnes często biega ze swoim pluszowym jednorożcem. I to te rzeczy sprawiają, że nasze postacie są do siebie podobne. Jak wiecie już, i sam to nawet mówiłem, że język minionków składa się z francuskiego, angielskiego oraz hiszpańskiego. I kilku wplecionych innych słów. Ale czy się kiedyś zastanawiałeś, czemu język minionków jest taką plecionką innych języków? Otóż jest tak, dlatego że minionki żyły od zarania dziejów i podróżowały po całym globie w poszukiwaniu swojego złego mistrza. W zależności gdzie lądowały, takiego języka się osłuchały. Przez co do już wcześniej powstałego ich języka dodawały nowe słowa, zapożyczone z języka z terenów, na których się akurat znajdowały. Łączy je jedno pragnienie. Służyć najpodlejszemu panu, jakiego uda się znaleźć. Doktor Nefario po raz pierwszy spotkał się z gru na zlocie dla złoczyńców. W filmie Minionki możemy dostrzec scenę, gdzie na jednym ze straganów stoi Doktor Nefario, który prezentuje swój miotacz lodu, który był ulubioną bronią gru w pierwszej części Jak ukraść księżyc. Jak się przyjrzymy, to możemy tam dostrzec również młodego gru z mamą, jak przyglądają się wynalazkom Doktora Nefario. W Minionkach jest mnóstwo nawiązań do Gwiezdnych Wojen. Między innymi, kiedy gru porzucił swoją złoczyńską pracę na rzecz czynienia dobra, Doktor Nefario zamraża się w karbonie. Czyli robi dosłownie to samo, co spotkało Hanna Solo w Gwiezdnych Wojnach. Szpieg kontra szpieg to kultowy komiks, który opowiada o białym i czarnym szpiegu z wielkimi, charakterystycznymi, szpiczastymi nosami. I oboje chcieli sobie odebrać informacje, rywalizując ze sobą, który z nich będzie lepszy. I tak samo w filmie Gru, Dru i Minionki w pewnym momencie nasze postacie zakładają biały i czarny kostium, co ma nawiązywać do właśnie tego komiksu. Czy wiedzieliście, że w scenie Stewarta z hydrantami w jacuzzi to są hydranty zabrane z Nowego Jorku, a nie z Anglii? Gdyż te angielskie są czerwone i mają inny kształt. W sumie to nie chcę nawet myśleć o tym, co Stewart robił z tymi hydrantami. Ale tym właśnie faktem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Tak więc przypominam o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć! Too close.